Dzień dobry, Marta Korycka. Bardzo się cieszę, że dzisiaj moim gościem jest dziennikarz i autor książki, Radomir Wit. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, mi miło. bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja również dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie i e, rozmawiamy właśnie o książce Sejm Vita. E, to nie jest do końca oryginalny tytuł, ponieważ masz już na, na koncie audycję o tym tytule. Tak. No i nie ukrywajmy, ten tytuł wziął się od twojego nazwiska, ale czy to przyszło tak naturalnie? Jak, jak ktoś na to wpadł? Czy to byłeś ty, czy ktoś inny? Zbieżność nie jest przypadkowa, to muszę potwierdzić. To jest trochę jeszcze spuścizna jakichś programów, które miałem w przeszłości, bo to nazwisko, które noszę, daje duże pole do różnych reinterpretacji, takich zbitek, czasami są fajne, czasami są niefajne, czasami się nie fajnie rymuje, ale zostawmy to na boku, bo po co o tym mówić. No i rzeczywiście to wita zawsze można do czegoś doczepić i tak stwierdziłem, że skoro Tyle czasu spędzam w Sejmie i chciałbym pokazać Sejm ze swojej perspektywy, bo zanim powstała ta książka Sejm Vita, to był program Sejm Vita, taki mój wideoblog. No to pomyślałem sobie, że skoro to ma być taki mój Sejm, to niech to będzie Sejm Vita. No właśnie, opowiadasz o tym, jak wyglądała Twoja historia Sejmowa i pokazujesz Sejm od środka. No bo jesteś jedną jednak z nielicznych osób, które mają na co dzień dostęp. A potem, o czym wspominasz bardzo również w swojej książce, nie mają dostępu albo próbowano im zabrać dostępu tak, tak, do tak. tego Sejmu. To był właściwie prawie początek twojej przygody z Sejmem, kiedy wydarzyły się te wydarzenia, podczas których mównica była blokowana i próbowano przenosić Sejm, obrady Sejmu i głosowania do innej sali. Opowiadasz o tym w swojej książce, ale opowiedz nam też troszeczkę kilkoma słowami, jak wspominasz tamten moment. To na pewno jest taki dzień, a właściwie takie długie godziny i wydarzenie, które będę długo pamiętał, bo rzeczywiście byłem wtedy bardzo młody i to były moje takie pierwsze poważne kroki, jeżeli chodzi o dziennikarstwo polityczne. I pamiętam, że przyszedłem na swój dyżur, miałem tego dnia popołudniowy dyżur do Sejmu. Trwał protest mediów, bo protestowaliśmy przeciwko temu, że politycy Prawa i Sprawiedliwości chcieli nas wyrzucić z Sejmu, bo uważam, że trzeba nazywać rzeczy po imieniu, i po prostu chodziło o to, żeby nas wyrzucić z tej przestrzeni, gdzie działa się polityka, i zamknąć nas w takiej wydzielonej przestrzeni i skazać na to, że ktoś będzie przychodził do nas łaskawie i się tłumaczył. A widzieliśmy przez ostatnie 8 lat te skłonności do tłumaczenia się, bardzo entuzjastyczne polityków obozu władzy. No i przyszedłem na ten dyżur, który miał się zacząć jakoś tak 12-13. I przeszedłem na tę 12 13 Wyszedłem jakoś siódma, ósma nad ranem następnego dnia. Jak już Straż Marszałkowska bezwzględnie zagroziła, że nie możemy być w Sejmie, bo jeżeli będziemy nadal, to po prostu się nas pozbędą z tego Sejmu. No i y, y, dynamika wydarzeń była naprawdę zaskakująca, bo nic nie wskazywało na to że poseł Szczerba zostanie wykluczony przez Marka Kuchcińskiego z obrad Sejmu i to tylko za to, że zwrócił się do niego panie marszałku kochany, że dojdzie do blokady Sejmowej mównicy, że zostanie przeniesione posiedzenie Sejmu i budżet ogromnego europejskiego kraju zostanie przyjęty w sali kolumnowej. No, i cała noc była pełna różnego rodzaju zwrotów akcji, prób wyrzucenia nas z Sejmu przez Straż Marszałkowską, prób zamknięcia Sejmu przed opinią publiczną przez polityków, blokady sali, sali kolumnowej, w takim sensie, że jako dziennikarze i dziennikarki nie mogliśmy wejść do środka i byliśmy skazani tylko na relacje z kamer. Później się okazało, że te relacje nie dają pełnego oglądu, dlatego że co innego te relacja, co innego to, co tam się działo i co wynikało z protokołów. Więc to była naprawdę bardzo intensywna noc i bardzo intensywne godziny. Na pewno też bardzo druzgocące, jeżeli chodzi o standardy tworzenia prawa w Polsce i przejrzystość życia publicznego i w ogóle takie mocne przesunięcie granicy. Tamten protest mediów okazał się na szczęście skuteczny w takim sensie, że zostaliśmy w Sejmie. Ale kolejne lata, o czym zresztą też piszę w książce i rozmawiam z bohaterami i bohaterkami tej książki, to kolejne lata niszczenia, burzenia, podkopywania, okrawania niezależności wolnych mediów i, i próby ich na różny sposób podporządkowania sobie przez odchodzący już obóz władzy. Zastanawiałam się, jak czytałam tę twoją książkę. Czy był taki moment, czy w ogóle miałeś czas na to, żeby taka myśl się pojawiła w Twojej głowie? Robi się niebezpiecznie, to jest dla mnie niebezpieczne to, co się dzieje w tamtym momencie. Czy to był taki wiesz, amok pracy, żeby relacjonować? To, to raczej był taki tryb, że pracuję, 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 chcę zebrać jak najwięcej komentarzy, zadać jak najwięcej pytań, zgromadzić komentarze z różnych stron sceny politycznej. Ale na pewno były takie momenty i takie obrazki, gdzie człowiek sobie myślał, co dalej się może wydarzyć, w takim sensie, że przychodzi Straż Marszałkowska, każe cię opuścić ten Sejm, ty tłumaczysz, że jesteś w pracy, że przecież tutaj na miejscu są jeszcze politycy i że jesteśmy od tego, żeby relacjonować ich pracę i żeby to wszystko obserwować. Na zewnątrz dzieją się różne rzeczy, bo ludzie, gdy zobaczyli, co się dzieje, postanowili protestować dookoła Sejmu, więc politycy też mieli problem z tym, żeby opuścić gmach Sejmu, więc była masa różnych pytań, ale ja jednak mam taki tryb, że jak już. Coś się dzieje i jest bardzo intensywnie, i dużo rzeczy się dzieje, to wyłączam wszystko dookoła, łącznie ze sobą, jakimiś tam swoimi osobistymi m, różnymi myślami, przekonaniami i, i tak dalej, i, i skupiam się po prostu na pracy. Mhm. Ym, I teraz tak. Jak zaczęła się w ogóle ta Twoja praca w Sejmie? No bo umówmy się, nie jest w Polsce wielu dziennikarzy, którzy mają wejście do Sejmu, którzy mogą relacjonować dla ludzi to, co się dzieje w parlamencie. Kiedy ty postanowiłeś, to jest moja droga, ja chcę to robić i jak do tego doszedłeś? To była trochę taka przewrotna droga. Metodą propi błędów wypracowana, dlatego że polityka interesowała mnie od zawsze. Tyle tylko, że w pewnym momencie stwierdziłem, gdy przyjechałem tutaj do Warszawy, bo jestem z Wrocławia i w pewnym momencie życia swojego postanowiłem że zamienię Wrocław na Warszawę ze względów zawodowych. Ja szukałem czegoś w tak zwanej rozrywce, show biznesie, kulturze, to znaczy takimi rzeczami chciałem się zajmować. I rzeczywiście przez kilka lat pracując w różnego rodzaju mediach tym się zajmowałem. Aż przyszedł taki moment, kiedy zacząłem pracować w TVP Info, to było jeszcze w 2015 roku przed tymi wszystkimi zmianami i zatrybiło. W sensie moje pierwsze dyżury w Sejmie, związane z polityką i tak dalej, zobaczyłem, że kurczę, to jest jednak to, co mnie kręci. Wiesz, to jest tak, że masz taki feeling, jak się czymś mm. zajmujesz. Okej, okay, możesz się zajmować... Mm, a robiłem różne rzeczy. Zapowiadaniem piosenek Rihany. Fajnych skończinąt, y przy których ludzie dobrze się bawią i to też jest super, i to też jest ważne w takiej pracy, że, że, żeby dawać ludziom preteksty do bawienia się, na przykład serwując im jakąś muzykę. I, i możesz to robić i sprawiać ci to przyjemność, ale... Dopiero jak odnajdziesz to, co Cię mega interesuje i kręci, masz ten taki feeling, ten taki vibe, coś, co Ci mówi w środku, że tak, to, to jest to, co sprawia Ci przyjemność. A to też o to chodzi, żeby sprawiało przyjemność, bo czasami ta praca jest mocno absorbująca i godzinowo, i potrafi z dnia na dzień zniszczyć ci cały harmonogram, wszystko co sobie tam poukładasz, poplanujesz, później się trzeba tłumaczyć, no wiecie, no taka praca, sorry, że nie będę, nie przyjdę, nie dojadę, nie dotrę i tak dalej, i tak dalej. Przełóżmy coś tam, co sobie już planowaliśmy od kilku tygodni. Ale ma się takie poczucie, że to jest ważne i że to jest coś, co kochasz robić. No więc tak w tym TVP Info w tym 15 roku, jak zacząłem pojawiać się przy jakichś tematach, tych politycznych i społecznych, to stwierdziłem, że to jest to. Później odszedłem w 2016 roku na początku z TVP Info po tym, gdy Prawo i Sprawiedliwość postanowiło zmienić media publiczne w media rządowe i po prostu zrobić sobie z tego narzędzia propagandy, więc zostali tam tylko ludzie, którzy zajmują się propagandą. Dziennikarze albo byli zwalniani, albo po prostu odeszli. I znalazłem się w TVN24, w którym odnajduje się po dziś dzień. No i zajmuję się polityką, właśnie. A słuchaj, zastanawiam się, czy ty masz jakieś zdanie, czy w ogóle chciałbyś wyrazić jakieś zdanie na temat tego, co teraz się dzieje. To znaczy, prawdopodobnie, no bo nie możemy powiedzieć na 100%, ale myślę, że 99% będziemy mieli nowego premiera, nowy rząd stworzony z dotychczasowej opozycji. No i szykuje się zmiana właśnie w mediach publicznych. Ty, jako osoba, która odeszła na początku tego, tego no nie wiem, jak to nazwać, tej zmiany, może mhm, tak to nazwijmy. Tak, tak. E Myślę, że masz prawo i jakieś zdanie na temat tego, co teraz z tymi ludźmi, którzy tam zostali przez te wszystkie lata. Uważam, że wszystkie osoby, które sprzeniewierzyły się elementarnym zasadom pracy dziennikarskiej, powinny ponieść konsekwencje, dlatego, że nie można bezkarnie siać nienawiści, organizować systemowej nagonki i szczuć na ludzi. A to się działo w mediach rządowych i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Zresztą wystarczy poczytać maile Michała Dworczyka, które wyciekły swojego czasu, żeby zobaczyć, jak ten system funkcjonował. Dziennikarstwo polega na byciu z ludźmi i byciu w imieniu ludzi, bo w imieniu ludzi zadaję te pytania, no bo mam ten przywilej, możliwość, że mogę być w sejmie zadawać pytania politykom. Nie każdy może tam się pojawić, więc ja zadaję pytania w imieniu tych, którzy nie mogą się pojawić. Zajmuję się sprawami tych, którzy często nie mogą się sami obronić, bo na przykład mają przeciwko sobie całą machinę państwa, mają polityków. Politycy zawsze sobie poradzą. Obywatele i obywatelki często potrzebują wsparcia i dziennikarstwo jest od tego, żeby dawać to wsparcie, żeby dawać głos, dostęp do przestrzeni publicznej, I to jest bardzo ważne. A to co wydarzyło się w ostatnich latach w mediach rządowych i to jak ci ludzie, którzy tam zostali albo dołączyli pracownicy mediów rządowych, konserwujący ten system, jednocześnie konserwowali ten system siania nienawiści organizowania tych nagonek, szczucia na innych, a to nie może pozostać bezkarne. I za to ponosi się konsekwencje, dlatego że dehumanizowanie, odczłowieczanie, pozbawianie praw, tylko dlatego, że ktoś na przykład stanął naprzeciw machiny partyjnej o obozu Zjednoczonej Prawicy, to są działania, wobec których nie można przejść obojętnie. No i nie wyobrażam sobie, żeby ci ludzie nadal kontynuowali swoją misję, no bo w jakim charakterze, no przecież oni nie są dziennikarzami, więc co bym mieli robić w mediach, nie wiem. Ja słuchaj, pamiętam ze swoich studiów, że uczyli nas, że dziennikarz musi być obiektywny, ale mam poczucie też takie, że przez te lata, od kiedy studia skończyłam, ten obiektywizm przestał obowiązywać, bo nie da się być w tym momencie obiektywnym, bo jest nie ma mojej prawdy i twojej prawdy, tylko jest prawda albo fałsz. I wy się na co dzień z tym stykacie tak naprawdę, przede wszystkim w polityce, w środowisku politycznym. Oczywiście, zgadzam się z tobą w stu procentach. No jeżeli stoimy na dworze i właśnie pada deszcz i wychodzi ci polityk, który mówi, że świeci słońce, no dobrze, że nie będę stał i no tak, tak. Pan uważa, że świeci słońce, pan uważa, że pada deszcz. No, jak widzę, że pada deszcz, to pada deszcz. No nie będę udawał, że ten polityk nie kłamie. Kłamstwo trzeba nazywać, pokazywać, że jest kłamstwem i manipulacją. Tak samo trudno, żebym stał obojętnie i patrzył na to i oceniał to w kategorii hmm, ten zrobił to, tamten zrobił tamto, ta partia takie działania podejmuje, tamta podejmuje takie działania, gdy mamy do czynienia na przykład ze szczuciem. Była przecież zorganizowana systemowa, bezprecedensowa nagonka na osoby nieheteronormatywne, za którą stali rządzący. I cała ta nagonka, architektura tej nagonki była oparta na odczłowieczaniu, odzieraniu ludzi z praw. Więc zresztą rozmawiam o tym też w Sejmie Wita, jak są były właściwie przez ostatnie 8 lat projektowane te wszystkie akcje, których celem było uderzenie w jakąś konkretną grupę dla zysku politycznego i to robiła Zjednoczona Prawica. Więc ja nie mogę stać i patrzeć bezwiednie na to, że na przykład jakiś młody chłopak, młoda dziewczyna, którzy stoją teraz przed jakimś. Ważnym dla siebie pytaniem życiowym w jakimś miasteczku. Słuchają tej propagandy, widzą tę propagandę, próbują sobie odpowiedzieć na jakieś ważne życiowe pytania na swój własny temat, a tu widzą, że ktoś mówi, że oni nie są ludźmi, że oni są złem, że oni są jakąś ideologią. Odziera te osoby system, partia polityczna z podstawowych praw. No to ja nie mogę stać i po prostu na to patrzeć, tylko. Muszę mówić głośno o tym, co robią ci politycy, jakie mogą być tego konsekwencje, szczególnie, że jesteśmy w dobie przerażającego kryzysu psychiatrii dzieci i młodzieży, gdy rośnie liczba samobójstw, gdy dzieje się tyle niepokojących rzeczy, że to powinno być priorytetem polityków, a nie organizowanie systemowych nagonek, żeby zdobyć polityczne poparcie. Więc tak też definiuje swoją pracę i właśnie zresztą o tym też w Sejmie Wita rozmawiamy, kto stał za tymi nagonkami, jak to się działo, że na przykład młodzi ludzie w moim wieku ja jestem rocznik 9.1. Politycy urodzeni na początku lat 90. którzy mówili mi, że oni się nie zgadzają na taki upadek obyczajów polityki, na takie metody i techniki. Sami później stali się wykonawcami, bo dostali na przykład ministerialne stołki i stanowiska. Jak już dostali gabinet, kierowcę i współpracowników, to nagle wartości odwiesili na wieszak i wbili się w ten klucz partyjny i, i poszli tą wydeptaną ścieżką robienia tych nieładnych rzeczy. Więc o tym też właśnie rozmawiamy. Czasem masz ochotę im krzyknąć, weźcie się po prostu do roboty i zróbcie coś, co naprawdę jest ważne, prawda, w momencie, kiedy oni dyskutują o rzeczach, które wydają się kompletnie no, bezsensowne w tym momencie. Już myślę, że największa siła jest w pytaniach i w mhm. tematach, którymi się zajmuję jako dziennikarz i rzeczywiście, gdy widzę, że zajmują się toczeniem jakiejś propagandy, a jednocześnie są kryzysy w różnych obszarach i rzeczy, którymi należy się zająć, tak jak też między innymi kwestie związane z prawami kobiet. No bo to, że mamy teraz bardzo niski współczynnik dzietności, że mamy no, głos już oficjalnie przecież ogłosił kryzys demograficzny, to nie bierze się znikąd. To znaczy, jest nas coraz mniej. I będzie coraz mniej, jeżeli nic się nie zmieni. A politycy zajmują się jakimiś zupełnie innymi rzeczami, zamiast tworzyć państwo, które dla Kobiety, ale też jej partnera, męża narzeczonego, bliskich yy, osób, z którymi chciałaby założyć rodzinę, to państwo zamiast wspierać kobietę, organizuje przeciwko niej yy, system, który nie daje jej poczucia zaufania i stabilności który uderza w nią, bo to widać w różnego rodzaju badaniach, gdzie po prostu ludzie pytani o to, czy chcą założyć rodzinę, odpowiadali, że brak tej stabilności, zaufania, poczucia tego, że mogą sobie na to pozwolić, sprawia, że nie zakładają rodziny. Więc czasami pytaniami, też tematami, które podejmujesz w rozmowach, w wywiadach, w programach, staram się zwracać uwagę na to, co, co jest ważne i istotne. W swojej książce skupiasz się przede wszystkim na pracy swojej, to znaczy w tym okresie od 2016 tak. roku. Roku, ale sięgasz też trochę do przeszłości poprzez swoich rozmówców. Tak, tak, tak. Dlatego, że bardzo chciałem pokazać, bo ukuły się takie jakieś mity, nieprawdziwe kompletnie, że to, co się teraz dzieje, na przykład to, co się wydarzyło z mediami rządowymi, właściwie mediami publicznymi, które wydarzyły, stały się mediami rządowymi, że działo się kiedyś, że kiedyś też tak było. No nie było tak. Rozmawiam w książce między innymi z Karoliną Lewicką. Stock FM, rozmawiam z Justyną Dobroszoracz z Gazety Wyborczej, rozmawiam też z Kasią Kolendą Zaleską od nas z faktów TVN, hmm. dlatego, że to są trzy niepowtarzalne perspektywy i pewien przekrój różnego rodzaju wydarzeń. Na przykład Justyna i Karolina pracowały w TVP, gdy rządziła platforma z PSL-em i opowiadają o tym, jak wyglądało rozliczanie platformy i PSL-u z afer różnego rodzaju, jak wyglądały te wywiady, że to się działo. Pokaż mi jedną rzecz w telewizji rządowej ostatnich ośmiu lat, która byłaby rozliczeniem obozu Zjednoczonej Prawicy z czegokolwiek. A tematów do rozliczania nie brakowało. Te ostatnie osiem lat w mediach rządowych to jest promienny uśmiech Danuty Choleckiej adresowany do Jarosława Kaczyńskiego, albo Danuta Holecka pytająca Andrzeja Dudę, co zrobić, żeby wygrał. No więc. To są priorytety tego, co działo się przez ostatnie 8 lat w mediach, na które składają się wszyscy. I to bezprecedensowo, bo to też jest dzieło prawa i sprawiedliwości, że te dodatkowe miliardy rok rocznie w stronę mediów rządowych tłoczone, to jest nowość, innowacja, tego nie było mm. wcześniej. E, czy ta Twoja książka to jest. Um... Jakieś oskarżenie też, czy tylko pokazanie mechanizmów i próba analizy? Jak ty to sobie zaplanowałeś? To taka kronika, bo pomyślałem sobie, że dobrze pewne rzeczy na papierze podsumować, co na papierze to nie zginie. Żeby ta chronologia wydarzeń była pamiętana, to o co chodzi, jakie są intencje niektórych polityków, jeżeli chodzi o wolne media i dostęp do informacji publicznej, i przejrzystość życia publicznego. Ale też taki drogowskaz, podpowiedź, czego może jednak nie warto robić, co jest z przeniewierzeniem się jakichś standardów demokratycznego państwa. Może, oczywiście nie chcę do nikogo zmuszać, ale myślę, że kilku polityków i kilka polityczek, którzy będą mieli sporo do powiedzenia w najbliższym czasie, powinni sobie tak przerzucić te kartki i przypomnieć pewne rzeczy, żeby nie powtarzać tych samych, no, w mojej ocenie, Błędów, chociaż politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mają sobie niczego do zarzucenia, ale w mojej ocenie błędów, jeżeli chodzi o przejrzystość i transparentność życia publicznego. Więc to jest taka kronika, z której każdy wyciągnie takie wnioski, jakie uzna za stosowne. Kiedy obserwujesz polityków, to często spotykasz się też z takimi pozami. Siedzimy, rozmawiamy sobie tak jak my teraz tak. e, przy stole e, w momencie, kiedy kamery są wyłączone, a kiedy kamera jest włączona, to nagle zaczynamy się atakować, bo jesteśmy z różnych e, opcji politycznych. Wiesz co teraz, to jednak jest i przed kamerą, i poza kamerą podobnie. Mhm. To znaczy ta linia podziału, ona jest wyraźnie zarysowana. Rzeczywiście kiedyś tak było, że. E, że tu kamery zgasły to wieczorem w barze za kratą sobie coś tam popijemy w sensie oni politycy mhm. albo że tutaj się poklepią po plecach już jest dobrze tam na antenie coś tam sobie powiedzieli a poza anteną ten teraz ta linia podziału jest prawdziwa to znaczy są politycy i polityczki którzy pod żadnym pozorem nie zgodzą się wystąpić w jednym programie bo po prostu jest między innymi tyle różnic tak fundamentalnych jak tłumaczą że nie są w stanie po prostu rozmawiać bo, bo, bo za bardzo ten Podział jest głęboki w takich podstawowych rzeczach. To się dzieje, to widać. To widać też na korytarzach. To nie ma tak, że tu na mównicy sobie nawrzucamy, a później sobie pójdą i poklepią się po plecach i będą uściski i uśmieszki. Nie, nie. nie. To, to jest bardzo realne. To, co widzą Państwo przed kamerami, to to się dzieje też poza kamerami w dużej mierze. A jak widzisz tych ludzi i widzisz ich, no nie chyba użyję tego słowa, nie będę się go też obawiać, obłudę, to idziesz w stronę nie dam ci głosu, czy raczej będę cię przyszpilał swoimi pytaniami? Znaczy potem? ja uważam, że my powinniśmy pokazywać obudę. Mm -hmm. My jesteśmy od tego, żeby demaskować hipokryzję, pokazywać, że te hasła, z którymi idą politycy, to są tylko hasła. Bo jeżeli ktoś pod jakimś wzniosłym transparentem przychodzi i będzie zmieniał cały układ, wszystko, to znaczy to, jak pokładana jest demokracja, jak ona funkcjonuje, I, i mówi teraz, że będzie pokora, będzie umiar, będzie transparentność, nie będzie polityki dla pieniędzy, i okazuje błyskawicznie, że jest na odwrót że może pokora i umiar to rzeczywiście jest, ale ma być po stronie obywateli i obywatelek, a nie po stronie polityków. To moją rolą jako dziennikarza jest pokazywanie tego. Jeżeli politycy w tym szef tych polityków, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, a te publiczne pieniądze z szerokim strumieniem się leją, no to moją rolą jako dziennikarza jest zwracanie na to uwagi i pokazywanie tych różnych zjawisk. I wydaje mi się, że moje koleżanki, moi koledzy, my wszyscy w wolnych mediach robimy to i pokazujemy, jak bardzo ta rzeczywistość często odbiegała od tego, co było w tej sferze deklaracji i haseł. I to jest ważne, no bo polityk musi być jak żona Cezara. Jeżeli ktoś ma zmieniać cudze życie, a to robią politycy na różne sposoby. Czasami orientujemy się bardzo późno, czasami od razu, ale zawsze ich decyzje wpływają na nasze codzienne życie. To te osoby muszą być nieskazitelne. Oczywiście mogą popełniać błędy, przepraszać za te błędy, przyznawać się do błędów, ale co do zasady, muszą być nieskazitelni, jeżeli chodzi o te wzorce. Troszeczkę teraz pytanie z innej beczki, nie o polityków, a konkretnie o ciebie. No. W jaki sposób wchodzi się do Sejmu? To znaczy, my jako widzowie obserwujemy mhm. to, co nam relacjonujesz, ale co ty musisz spełnić, jakie warunki musisz spełnić, żeby teraz móc wejść i relacjonować dla nas te wydarzenia? To po kolei. Bo kiedyś w ogóle teren Sejmu, gmach na zewnątrz był otwarty dla wszystkich. W 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość to zamknęło. Później pojawiły się słynne metalowe barierki, które właśnie zniknęły i ich już nie ma ale żeby w ogóle dostać się na teren Sejmu, przekroczyć szlaban i taką budkę, gdzie są strażnicy Straży Marszałkowskiej, no to muszę mieć przepustkę. Przepustka może być okresowa albo jednorazowa, albo stała. Ja mam taką okresową, czyli co roku przylepiają mi naklejkę i łaskawie mi przedłużają, bo ja już od trzech lat proszę o przedłużenie taką na stałą, bo wydaje mi się, że dosyć często bywam w Sejmie, okazuje się, że no, że nie bywam chyba na tyle często, żeby zasłużyć sobie na stałą przepustkę sejmową, więc można mieć taką papierową, jednorazową na jeden dzień, ja mam okresową roczną, no i muszę ją pokazać. Jeżeli masz papierową, to musisz mieć też dokument tożsamości. Pierwsza weryfikacja to weryfikacja tej przepustki na bramce, na zewnątrz, w środku kontrola pirotechniczna, czyli prześwietlenie, sprawdzenie, no tak jak powiedzmy na lotnisku, jak tam się wszystko sprawdza, żeby niczego nie można było wnieść. No i wtedy już jestem w środku w sejmie, jest takie specjalne wejście dziennie niekarskie, ono nazywa się D5 i tym wejściem wchodzimy. No i mamy takie w środku stoliki, przy których sobie siedzimy i pracujemy. Te stoliki, które obroniliśmy, a które chciano, chciało Prawo i Sprawiedliwość wyrzucić i usunąć. No właśnie, bo w książce wspominałeś, że kiedyś mieliście jakieś miejsce, które oni określali jako miejsce do picia kawy, a wy tak naprawdę tam nie przychodzicie po to, żeby ja bym, pić kawę. Tak, oni, bo oni myśleli, że jak postawią nam ekspres do kawy, to będziemy skakali z radości i się wyniesiemy gdzieś tam hen-hen daleko od głównej sali. Znaczy, ja tam nie przychodzę pić kawy ja nie przychodzę na herbatkę. Ja niczego nie oczekuję od polityków oprócz odpowiadania na pytania. To jest jedyne, czego ja od nich oczekuję. Nie mam żadnych innych oczekiwań. No i potrzebuję, powiedzmy, wymiary ucywilizowanych warunków do pracy, w takim sensie, że jest stół, krzesło i dziękuję. Do widzenia, zresztą sobie poradzę. Mhm. Kawę sobie we własnym zakresie, co pewnie. W Sejmie są politycy, jesteś ty, ale są też Twoje koleżanki i koledzy. Czy na co dzień. Widzisz, no pewnie rywalizacja jest między mediami rządowymi, a pozostałymi mediami, ale jest też jakiś taki rodzaj koleżeństwa, takiej solidarności zawodowej, my tutaj relacjonujemy, my jesteśmy tymi sejmowymi reporterami? Między wolnymi mediami niezależnymi na pewno, no, w sensie z przedstawicielami i przedstawicielkami mediów rządowych nie rozmawiam, nie, nie utrzymuję żadnego kontaktu. Zresztą oni pełnią dosyć dziwne role, takie zastanawiające wręcz bym powiedział, był taki obrazek, gdy Jarosław Kaczyński z Elżbietą Witek jakiś czas temu nie mógł wejść na salę kolumnową, bo drzwi były zamknięte i musiał iść korytarzem i gdy dziennikarze z krwi kości zadawali mu pytania, to pani pracowniczka TVP była żywą nawigacją i tylko szła i mówiła pani prezesie tędy, tędy, tędy. Rozumiesz, sytuacja, kiedy dziennikarz może zadać wreszcie wszystkie najważniejsze pytania, to pani postanawia robić za żywą nawigację i mówić, panie prezesie tędy. No więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o wywiązanie się z tej roli a a my między sobą wolnymi mediami, tak, utrzymujemy kontakt. Jest takie poczucie, oczywiście, no wiesz, przechodzimy tam od lat, więc to też te więzi jakoś naturalnie się budują. No Nie ukrywam, że mamy jakieś tam swoje różne współprace, tak jak zdarza mi się właśnie z Justyną Dobroszoracz współpracować i gdzieś tam razem na sejmowych korytarzach szukamy setkowiczów i polityków do rozmów. No więc zdarzają się różne takie. Jakieś rzeczy. cynki sobie dajecie, będzie szedł tędy albo. Tak, tak. No bo wiesz, co dwie głowy to nie jedna, a co cztery, co pięć i tak dalej, to też na pewno jakoś pomaga. Szczególnie, że wiesz, no politycy, i ostatnie, lat, ostatnie lata i ten system, który został stworzony w Sejmie, to był taki system, który opierał się na tym, że wygradzano różne przestrzenie. Tworzono jakieś korytarze bezpieczeństwa, więc był problem, żeby trafić na polityków, którzy nas interesują i którym chcieliśmy zadać z różnych względów pytania. No więc jeżeli ktoś kiedyś tam gdzieś zobaczył, że a tutaj będzie ten polityk, a tutaj będzie ten, no to wiesz, możemy sobie dać znać i jakoś ułatwić pracę nawzajem. W książce wspominasz też o takich, wydawałoby się absurdalnych sytuacjach, typu wychodzenie przez okno albo ustawianie... A, to klasyka. Wychodzenie <laughs> przez okno, czyli <laughs> klasyka, to Kasia Kolenda Zaleska przypomina i opowiada, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Aleksandra Kwaśniewskiego ale to było oh, oh, dawno, dawno temu. Mm. I to przedziwna koncepcja próby uniknięcia spotkania z dziennikarzami, tak. A tobie zdarzyła się jakaś taka sytuacja, gdzie po fakcie pomyślałeś sobie, nie, to się nie mogło wydarzyć, to jest tak absurdalne, że po prostu... Czasami mam, ale bardziej te rzeczy, które słyszę, no bo jeżeli na przykład Antoni Macierewicz mówi mi o dziesiątej przed południem dobry wieczór, a ja jak mu mówię, że jednak chyba dzień dobry, to mówi mi, że jak na mnie patrzy, to mu się z wieczorem kojarzę, no to się zastanawiam o co chodzi, że to już jest jakoś tak... Mocno absurdalny, albo jak poseł Baszko przekonuje, że szeptuchy na Podlasiu są usprawiedliwieniem działalności posła Mejzy, albo jak ten sam poseł przekonuje, że to, że podrażała mu pietruszka na staraganie, oznacza, że inflacja już się kończy i że w ogóle wszystko jest dobrze. Są jakieś takie absurdalne odpowiedzi, które później, albo ostatnio miałem też wiceminister Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, który za zaczął machać tak rękami na schodach sejmowych, odwrócił się ode mnie i zaczął krzyczeć Sok z buraka, sok z buraka. No to rzeczywiście są jakieś takie absurdalne sytuacje, gdy się zastanawiam, czy to się właściwie wydarzyło i co tu się przed chwilą wydarzyło. Ale więcej jest smutnych niż absurdalnych, w sensie związanych z tym, że po prostu Straż Marszałkowska przez ostatnie lata robiła w Sejmie wszystko i była tak traktowana i sprowadzana do takiej roli przez polityków, żeby odgradzać dziennikarzy od polityków. No i żeby. Krok po kroku systematycznie kurczyła się przestrzeń, w której my możemy pracować i przebywać. Dla ciebie e, dzisiejsza sytuacja jest o tyle e, niespodziewana, czy może nie tyle niespodziewana, co niezwykła, że odpowiadasz na pytania, a nie je zadajesz? To prawda, e, <gry> cały czas e, trochę już rozmów było, ale cały czas jest to jednak dla mnie taka świeża sytuacja. A czy zdarzają ci się sytuacje, kiedy ktoś zaczepia cię na ulicy i rozpoznaje o, dzień dobry, dzień zdarza dobry? Zdarza się, to bardzo miłe jest zawsze, zamienić kilka słów na żywo i przybić piątkę, albo zrobić sobie zdjęcie, zdarza się, ale to zawsze jest bardzo, bardzo, bardzo miłe. Kiedy wstajesz rano... To od czego zaczynasz swój dzień? Czy to wygląda tak, że wertujesz portale i żyjesz tym od właściwie pierwszego łyka kawy? No, najpierw zaczynam od trzykrotnego przekładania drzemki, w sensie, że kończy się drzemka, włączam kolejną i tak dalej. Później oczywiście media społecznościowe, poczta, włączam TVN24. Staram się zrobić taki update tego, na czym stoimy. Czy coś się w nocy nie wydarzyło, czy są jakieś nowe informacje. Jak Generalnie cały czas ten telefon gdzieś tam staram się mieć w ręku i wertować różne rzeczy i, i być na bieżąco, więc taki update to obowiązkowy. Da się czasem odłączyć od tego wszystkiego, nie. zrobić sobie chwilę? Nie da się. A czy pewnie się da? I pewnie ktoś powie, że to jest niehigieniczne, jeżeli chodzi o takie rozgraniczanie różnych sfer naszego życia, ale ja jednak mam taką potrzebę bycia doinformowanym, w sensie nawet jak jedę na urlop, to. Może nie oglądam telewizji, tak, ani różnych rozmów i tak dalej, ale gdzieś tam media społecznościowe, fragmenty, jakieś artykuły i tak dalej, krótkie wideo, to staram się być na bieżąco. Mhm. A jeżeli masz chwilę taką dla siebie, to y, czytasz książki y, na przykład polityków, wywiady z politykami? Lubię, bardzo lubię, tak, bardzo lubię. Bardzo, bardzo, a coś lubię. innego na przykład? Seriale polityczne, filmy polityczne, <laughs> książki o politykach z politykami... Cały czas politykę. Lubię bardzo politykę. Mhm. Chociaż też chodzę na rzeczy niepolityczne. Bardzo lubię teatr, bardzo, bardzo lubię kino, koncerty, więc staram się jakoś w ten sposób spędzać czas i, i szukać tych fajnych doznań kulturalnych. Ale yy, rzeczywiście wszystko, co jest chociaż trochę nasączone polityką, to zawsze jakoś tak. A audiobooki na przykład. Ojejku, robiłem kilka podejść i coś mi nie idzie, muszę mm -hmm. powiedzieć, że ja jednak muszę sam sobie przeczytać, mm -hmm. ale, chociaż szanuję, bo rzeczywiście niektóre są pochłaniające, szczególnie no jest tylko kilka takich głosów, które uwielbiam po prostu, aktorskich głosów i świetnie brzmią, ale coś wytrącają mnie te audiobooki, nie mogę się skupić. A swojego audiobooka nie chciałeś przeczytać? Myślałem o tym, ale nie wiem, może jakaś następna książka, to może <grym> wtedy coś poczytam. No, może, może, bo głos masz y, y, radiowy i to nawet do, y, jakby zawodowo już jest udokumentowane, że <laughs> coś tam jakieś radiowe przygody miałem na końcu. E, słuchaj, e, jeśli chodzi jeszcze o tę książkę, chciałam zapytać Cię o to, um, jak, jak. No, bo wspomniałeś mhm. o tym, że chciałbyś, żeby każdy wyciągnął jakieś wnioski na podstawie tak. tego, co przeczytałeś, ale kiedy do niej siadałeś i kiedy skończyłeś, to z jakim uczuciem postawiłeś ostatnią kropkę? Czy to jest uczucie, że ok, zaraz jest jakaś zmiana i masz nadzieję, że teraz ze zmianą rządu coś się zmieni i nie będziesz musiał pisać kolejnej części w tym samym tonie, czy raczej no. Pewnie niewiele się zmieni. Mam nadzieję, że nie będę musiał już pisać y, historii ograniczania pracy dziennikarzy, często bardzo brutalnej, bezwzględnej, absolutnie antydemokratycznej. Y, I taka jest moja intencja, żeby ta książka była przypominajką, zbiorem tego, co według mnie jest najważniejsze i najbardziej krytyczne, jeżeli chodzi o takie ważne momenty. I żeby była przestrogą dla innych. Nie róbcie już tego. Y, zresztą historia ostatnich miesięcy pokazała, że. Moi rodacy, moje rodaczki, Polki, Polacy widzą to wszystko bardzo dobrze, wyciągają wnioski. I wyciągnęli wniosek 15 października i pokazali, co sądzą o antydemokratycznych procedurach i podejściu takim, a nie innym. Więc ja życzę sobie nam wszystkim, bo to paradoksalnie ma ogromny wpływ na nasze życie. Życzę sobie nam wszystkim przejrzystości życia politycznego, tego, żeby dziennikarze byli od tego, żeby poprzeszkadzać pytaniami politykom, żeby politycy nie czuli się za dobrze i mieli tę presję przy podejmowaniu decyzji, a żeby politycy przestali robić te wszystkie rzeczy, które zmierzają do tego, żeby popierać i nie przeszkadzać. Czy przyznasz mi rację, kiedy powiem, że to jest nie tylko zawód, ale misja? Tak, tak, mam takie poczucie. Nie chcę robić tutaj nie wiadomo kogo z siebie i, i dorabiać jakiejś wielkiej ideologii, ale mam poczucie misyjności. Mam nadzieję, że do czegoś to się przydaje, ta robota. Widzisz się za 10, 15, 20 lat w Sejmie cały czas? Nie wiem, czy w Sejmie, ale na pewno w dziennikarstwie. Bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję za, za, rozmowę. za rozmowę. Moim gościem był Radomir Wit. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.